W dniu 13 lutego bieżącego roku została podpisana nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Warto dodać, że umowa ta zastąpi umowę pierwszą, pochodzącą jeszcze z 1974 roku, a więc zawartą w odmiennych zupełnie warunkach politycznych i gospodarczych. Jakie zmiany przynosi nowa umowa? Otóż nowa umowa zmienia nieco zasady opodatkowania tzw. biernych kategorii dochodu, utrzymując dotychczasowy dualistyczny system opodatkowania dywidend, czyli stosując opodatkowanie u źródła w wysokości 5 względnie 15%, obniża ona opodatkowanie u źródła transgranicznych należności licencyjnych z dotychczasowych 10% do 5%, a jeżeli chodzi o odsetki, to wprowadza tutaj w miejsce dotychczasowego pełnego zwolnienia wszelkich odsetek, wprowadza opodatkowanie standardowe 5% z utrzymaniem dotychczasowego zwolnienia dla odsetek od kredytów i pożyczek bankowych. Poza tymi zmianami wprowadzona została do umowy tak zwana klauzula nieruchomościowa, pozwalająca na opodatkowanie dochodów z tytułu zbycia akcji lub udziałów spółek, których majątek w ponad 50% składa się z majątku nieruchomego położonego w danym państwie, stronie umowy. Ponadto wprowadzona została obszerna klauzula dotycząca ograniczenia korzyści umownych, czyli tak zwana klauzula limitation on benefits. Powoduje ona, że umowa nie może zostać zastosowana w przypadkach, gdy ekonomiczna kontrola nad podmiotem, które ewentualnie chciałby z tej umowy skorzystać, nie przysługuje rezydentom jednego lub obu umawiających się państw. Ponadto do umowy została wprowadzona klauzula dotycząca tak zwanych kategorii innego dochodu. Dotychczas tego typu regulacji w umowie nie było, co niekiedy nastręczało pewnych korzyści. Jest cechą charakterystyczną, że umowa wejdzie, jej stosowanie będzie bardzo szybkie, już nastąpi w praktycznie po miesiącu od daty wejścia umowy w życie, co jest bardzo nietypowe. Zazwyczaj rozpoczęcie stosowania przepisów nowej umowy podatkowej ma miejsce od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym umowa weszła w życie. Tutaj będzie to już niezwykle szybko, już po miesiącu, co może spowodować, że w danym roku podatkowym będziemy mieli do czynienia z dwoma różnymi reżimami stosowanymi do opodatkowania dochodów uzyskiwanych transgranicznie ze Stanów Zjednoczonych względnie wypłacanych do Stanów Zjednoczonych.